Gino. Gino, jakie są twoje pierwsze wrażenia związane z Gdańskiem i Lechią? Te pierwsze jak najbardziej pozytywne. Przychodząc do Lechii, nie znałem żadnego z piłkarzy, którzy grają w naszym zespole, ale wszyscy przywitali mnie bardzo serdecznie. Także na treningach nie czuję się w żaden sposób wyobcowany. Szybko stałem się częścią drużyny i dobrze się tu czuję. Za tobą pierwszy tydzień treningów z biało-zielonymi. Na pewno miałeś okazję przyjrzeć się wielu schematom taktycznym, które trener Piotr Nowak doskonali z całym zespołem. Jak się w nich odnajdujesz? Zawsze dobrze jest mieć opanowanych kilka schematów, które można modyfikować pod poszczególnych rywali. Myślę, że mamy wielu zdolnych zawodników, którzy łatwo wpasowują się w proponowane przez trenera schematy gry. Mam nadzieję, że ja też odnajdę się w każdym z nich, ale ostatecznie decyzję zostawiam trenerowi. Sam dobrze czuję się zarówno na obu skrzydłach, jak i w ataku. Przed tobą jeszcze kilka dodatkowych testów. Jak obiektywnie oceniasz swoje szanse związane z wyjściem na boisko już przeciwko Jagiellonii? Będziesz gotowy na to spotkanie? Zawodnicy tacy jak ja zawsze są gotowi i chętni do gry, ale dopiero okaże się, w jakiej formie aktualnie się znajduje. Ostateczną decyzję podejmie jednak trener Piotr Nowak. To on wybierze najbardziej optymalny skład. Nie tylko my, ale ty sam na pewno masz w głowie liczbę bramek strzelonych w lidze słowackiej, gdzie zostałeś królem strzelców. Co prawda, do końca sezonu pozostało tylko pół roku, ale zastanawiałeś się chociaż przez chwilę, jakby to było, gdybyś zdobył tytuł króla strzelców Lotto Ekstraklasy? Jasne, że o tym myślałem. Byłoby fantastycznie. Znam jednego zawodnika ze Słowacji, który dokonał takiego wyczynu w ciągu jednej rundy. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, ale tak jak wspominałem, chcę być ważną częścią drużyny. Niezależnie od tego, czy będę strzelał bramki, czy asystował. Czasami zdarza się tak, że prowadzisz 1-0 i pod koniec spotkania koncentrujesz się przede wszystkim na tym, żeby nie stracić bramki, a w takich momentach tytuły takie jak ten za króla strzelców schodzą na dalszy plan.